Wicepremier i minister rozwoju. Dzień dobry, pani premier. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Coś pani dzisiaj taka osowiała. Spodziewam się wzrostu zachorowań po kolejnym etapie odmrożenia gospodarki. Tak mówił na antenie Radia Z dr Paweł Grzesiowski, znany immunolog. Czy rząd też obawia się wzrostu zachorowań w związku z tym odmrożeniem gospodarki? Każdy moment, kiedy ten dystans społeczny się zmniejsza, kiedy więcej nas pojawia się w miejscach, które dotychczas były zamknięte, no, możemy spodziewać się wzrostu, ale nie, tak naprawdę nie wiemy. To powiedzmy sobie zupełnie otwarcie. Myślę, że oglądając modele przewidywań na całym świecie, jak rozwija się pandemia, jesteśmy w stanie przewidywać z dokładnością do 2 tygodni, a i tutaj naprawdę nie jesteśmy dokładnie pewni, co się wydarzy. Dlatego czyli eksperymentujemy tak de facto. Ale to nie tylko my, eksperymentuje cały świat, pani redaktor. To jest sytuacja naprawdę, która była nieznana dotychczas i ten eksperyment prowadzimy nie tylko my, wszyscy Europejczycy, Stany Zjednoczone, wszystkie państwa na świecie, które zostały dotknięte pandemią, ale robimy to w sposób rozważny. A co będzie, jeśli na przykład nastąpi wzrost liczby zachorowań? To co, wtedy będziemy znowu zamrażać na przykład i zamykać znowu restauracje, salony fryzjerskie czy też salony beauty? Pan premier mówił to od pierwszego dnia, od pierwszego komunikatu o odmrażaniu, że w sytuacji, w której liczba zachorowań wzrośnie gwałtownie, jesteśmy gotowi do tego, żeby zaciągać hamulec ręczny, to znaczy odmrażamy, patrzymy, co się dzieje z ilością nowych zakażeń. Jeżeli ich liczba wzrasta nadmiernie, nie będziemy się wahać, będziemy gotowi do tego, aby powrócić do sytuacji sprzed. I to uczciwy sposób komunikujemy, informujemy wszystkich. Myślę, że tak jak w sposób zdyscyplinowany niezwykle całe społeczeństwo zdało egzamin w czasie tej kwarantanny, myślę, że tutaj też możemy się spodziewać zrozumienia. A jak to będzie weryfikowane, kiedy przychodzę do restauracji i mam prawo usiąść tylko ze swoją rodziną albo z osobami, z którymi mieszkam? Nie mogę na przykład umówić się ze znajomymi. To jak to będzie weryfikowane, że ja przychodzę do restauracji? Jak mam udowodnić to, że na przykład ludzie, z którymi przyszłam, to nie jest moja rodzina na przykład? Nie mogę z nimi usiąść? Pani redaktor, no tutaj jeszcze raz bazujemy na odpowiedzialności i na tym, że kelner i obsługa będą mogli nas o to zapytać. No jeszcze raz powtarzam, to sama pani redaktor zadała na początek pytanie, czy chcemy powracać do stanu sprzed, czy chcemy, aby zakłady fryzjerskie, kosmetyczki, restauratorzy, sklepy w galeriach handlowych były ponownie zamknięte. Jeżeli nie, no to też podchodźmy rozważnie do tych zaleceń, które wydaliśmy, czyli z najbliższymi przy stolikach w odległościach większych niż, nie mniejszych niż 2 metry, a jeśli mniejszych, to oddzielonych przesłonami, które można dezynfekować, nie więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe w restauracji. Naprawdę spróbujmy się zdyscyplinować i ten cięższy ciągle jeszcze czas trudny. No, minister Szumowski mówi, że musimy się nauczyć żyć z pandemią jeszcze przez co najmniej kilkanaście miesięcy. Słuchacz Paweł pyta, kiedy kolejny etap odmrażania gospodarki i otwarcie klubów fitness? Te kolejne etapy ogłaszane są mniej więcej w interwałach 2-tygodniowych, bo 2 tygodnie to jest czas, kiedy wirus się rozwija, kiedy możemy zobaczyć, jak dużo właśnie jest nowych przypadków, a zatem możemy się spodziewać, dzisiaj mamy ten dzień, kiedy otwieramy salony kosmetyczne, salony... No tak, no to już wiemy, to już wiemy. A kluby fitness? Pewnie kolejne 2 tygodnie i po kolejnych dwóch tygodniach będziemy się starali. I tutaj też chciałam państwa zapewnić, że i w ubiegłym tygodniu, i w tym tygodniu będziemy kontynuować konsultacje z branżą fitness. Wiemy, że odporność na koronawirusa mają także większy ci, którzy są sprawni i zdrowi, więc ta możliwość uprawiania sportu, rekreacji jest także bardzo ważna. Więc prowadzimy konsultacje, ta branża także jest tutaj, ja rozmawiałam z kilkoma sieciami ogólnopolskimi salonów. Chcemy przygotować też wytyczne, które sprawią, że te salony będą mogły być otwarte. Czyli to będzie na przykład za 2 tygodnie czy za miesiąc? Powiedziałam pani redaktor, że kolejne etapy ogłaszane są, jak państwo widzą, w interwałach co 2 tygodnie, więc być może to będzie już za 2 tygodnie, ale tak jak powiedziałam, tutaj wytyczne i wskazówki udziela nam minister zdrowia, minister Szumowski, a na tej podstawie decyzję podejmuje pan premier Morawiecki. A kiedy będą otwarte granice? Słyszeliśmy w ubiegłym tygodniu dyskusję na forum Komisji Europejskiej 2 komisarzy, którzy reprezentowali odmienne stanowisko. Z jednej strony stanowisko pani komisarz Vestager, komisarz do spraw konkurencyjności, która mówi o tym, że turystyka musi wrócić na wakacje do Europy, że możemy spodziewać się otwarcia granic.
mniej więcej w połowie czerwca, mówi się o 14-15 czerwca. Z drugiej strony drugi komisarz wspomina, że no to za wcześnie dziś jeszcze o tym mówić, ponieważ stan epidemiczny w różnych państwach jest różny, ale to znowu wydaje się, że na pewno nie wcześniej niż połowa czerwca i to także będzie zależało od tego, ile będzie przypadków zachorowań w Polsce, ile będzie u naszych sąsiadów. To, o czym możemy, myślę, powiedzieć, to to, że zależałoby nam bardzo na tym, aby w sytuacji, w której epidemia jest opanowana, ta liczba, ten wskaźnik R, czyli liczba zakażeń, emisji tak zwanej poziomej jest poniżej 1, na poziomie poniżej 1, to wówczas, i są to nasi sąsiedzi, wówczas chcielibyśmy, myślę, móc te granice otworzyć, aby ten ruch, tak zwany mały ruch graniczny, moglibyśmy powiedzieć, otworzyć, ale tak jak mówię, prosimy jeszcze o cierpliwość. Naprawdę to jest operacja na żywym organizmie i tutaj to wymaga naprawdę analizy danych i roztropnych, rozważnych decyzji. Czy pani zdaniem użycie gazu pieprzowego przez policję podczas sobotniego protestu przedsiębiorców było uzasadnione? Panie redaktor, to może ja opowiem swoją historię związaną z protestami tych przedsiębiorców. Kiedy oni po raz pierwszy pojawili się w Warszawie w ubiegłym tygodniu bodaj, ja dowiedziałam się o tym z mediów, nikt z nich nie zwrócił się do Ministerstwa Rozwoju i z tego co mi wiadomo do żadnego z ministerstw z prośbą o spotkanie. Po tym, kiedy byłam pytana po tych pierwszych strajkach, oczywiście powiedziałam, że jestem gotowa się spotkać. Wówczas ci przedsiębiorcy, przypomnijmy, ich liderem jest jeden z kandydatów na prezydenta, więc tutaj zawsze warto się zastanowić, na ile ten protest, jaki on ma charakter, czy to jest protest rzeczywiście przedsiębiorców, czy ma charakter wiecu politycznego, ale odkładam to w tej chwili na bok. I w środę spotkałam się z czterema przedsiębiorcami reprezentującymi tych protestujących na telekonferencji. Omówiliśmy sobie agendę spraw, część bardzo roztropnych, zasadnych postulatów. Jeden z nich dotyczący na przykład tarczy finansowej. To nie tylko oni, wiele osób w Polsce. No dobrze. No i na czym stanęło, jeśli chodzi o te rozmowy? Że co ustaliliście? Przed sobotnim protestem również spotkaliśmy się. Ja zaprosiłam ich do ministerstwa, rozmawialiśmy u nas w ministerstwie. Do rozmowy dołączyłam również na prośbę tych przedsiębiorców rzecznika praw przedsiębiorców. A pan Tanajno też uczestniczył w tych rozmowach? Kto, przepraszam, pani redaktor? Pan Tanajno, czy uczestniczył też w tych rozmowach? Pan Tanajno uczestniczył w tych rozmowach oraz dwóch przedsiębiorców reprezentujących branżę. No i postanowiliście, że? Omówiliśmy kwestię rozszerzenia tarczy finansowej tak, aby osoby, które nie mają nikogo zatrudnionego, także mogło z niej skorzystać. Ja obiecałam, zobowiązałam się, że będziemy o tym rozmawiać. To będzie wymagało notyfikacji przez Komisję Europejską takiego nowego schematu. I po drugie rozmawialiśmy o Radzie Dialogu Społecznego, o tym, aby przedsiębiorcy mali i średni, ci tacy właśnie jednoosobowi, którzy tak naprawdę są w małym stopniu reprezentowani w Radzie Dialogu Społecznego, mogli być reprezentowani. I umówiliśmy się tutaj na prace legislacyjne. Będzie je prowadził Rzecznik Praw Przedsiębiorców z moim udziałem. Ja z tym postulatem się zgadzam od dawna. Mówimy, mój postulat sprzed 3 lat o powszechnym samorządzie gospodarczym, ponieważ... No dobrze, czy rozumiem, że przekonuje nas pani, że wychodzi pani naprzeciw tym oczekiwaniom, ale ja zadałam pytanie, czy pani zdaniem użycie gazu pieprzowego wobec przedsiębiorców było uzasadnione ze strony policji? Panie redaktorze, ja nie byłam podczas tego protestu, pomimo, że tak jak mówię, zachęcałam do tego, żebyśmy się spotkali i rozmawiali przy stole. Ale nie jest to dla pani bulwersujące? Jednak gaz pieprzowy... Jeżeli mamy prowadzić rozmowę, no, zdajemy sobie sprawę, że mamy dzisiaj zalecenia związane ze zgromadzeniami, z organizacją zgromadzeń. One są to powyżej 50 osób zakazane w związku z epidemią. A zatem tutaj rozumiem, że zostało naruszone prawo. W przeddzień protestu Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, że choć stołeczny ratusz odmówił rejestracji zgromadzenia, to go nie zakazał. No więc ja nie byłam uczestnikiem tego zgromadzenia. Wszelkiego rodzaju przemoc nie jest właściwa. Ja nie wiem, jak zachowywali się w stosunku do funkcjonariuszy policji protestujący, więc nie chciałabym tego tutaj oceniać. Jeszcze raz apeluję jeśli tutaj mieliśmy do czynienia rzeczywiście z przedsiębiorcami, prowadźmy dialog, rozwiązujmy problemy. Odpowiadałam na wiele pytań, na przykład takich związanych z postulatem, aby pomoc nie została zmniejszona z 75% do 50%. Pokazałam, że ten regulamin nie został zmieniony, więc tutaj przy stołach rozwiązujmy problemy i w ten sposób je adresujmy, a nie na ulicach, bo wtedy naprawdę zaczynamy mieć wątpliwości, czy to są przedsiębiorcy, czy ten cel takiego zgromadzenia jest zupełnie inny. Przypomnijmy, że
podczas pierwszego protestu były także postulaty związane ze szczepionkami, z ruchem antyszczepionkowym, z siecią 5G. Ale teraz już nie. Tutaj ten kafeteria spraw bardzo szeroka. Tym razem rzeczywiście w sobotę rozmawialiśmy o konkretnych problemach i ja, tak jak się zobowiązałam, zajmę się nimi i zapraszam tych protestujących do współpracy. Będą konsultowani przy zmianach legislacyjnych, będą konsultowani tak jak i wszystkie nasze ustawy, które prowadziliśmy w ciągu minionych 2 miesięcy. I tutaj muszę wcisnąć pauzę. Pani premier Emilewicz z nami zostaje. Będziemy teraz rozmawiać. Jedno zdanie muszę powiedzieć, bo dzisiaj to jest ważny dzień. Dla mnie bardzo osobiście. Mamy 100-lecie urodzin wielkiego Polaka, Jana Pawła II, który zostawił nas z ogromnym dziedzictwem, które naprawdę przynajmniej takiego dnia powinniśmy rzeczywiście do niego sięgać. Bo jeśli się dzisiaj zastanawiamy, co jest miarą naszego sukcesu, to chciałabym tylko przypomnieć 83 rok. Stan wojenny, czas beznadziejny i Jan Paweł II, Wojtyła przyjeżdża wtedy do Polski i mówi o narodzie, który może osiągnąć sukces, jeżeli sięgnie do własnych źródeł i do własnych zasobów. Naprawdę muszę skończyć, bo dostanę burę, naprawdę, dostanę burę. Jesteśmy na Facebooku i na Radio ZPL, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Wracając do tego protestu jeszcze, Rafał Trzaskowski napisał na Twitterze: nie zgadzam się, aby Warszawa, ani żadne miasto w Polsce było miejscem, w którym policyjna pałka jest jedynym argumentem rządu. Potrzebny jest dialog, a nie przemoc. Wspomniałam przed chwileczką, że ja ten dialog prowadzę systematycznie. Naprawdę. Mam takie poczucie, że od 4 lat nie było ustawy, nie było aktu prawnego, który był prowadzony najpierw w Ministerstwie Rozwoju przez pana wicepremiera wówczas Mateusza Morawieckiego, ani w ministerstwie, którym ja kieruję, gdzie nie konsultowalibyśmy rozwiązań prawnych z przedsiębiorcami, z tymi wszystkimi i z pracodawcami, no pracownikami. Dobrze. Ale przedsiębiorcy jednak narzekają, że ta pomoc jest niewystarczająca, to po pierwsze, a poza tym jest potworna biurokracja. To powiedzmy sobie o tych skali, którą udzielamy. Na pewno zgadzam się, że pewnie jest grupa przedsiębiorców, która dzisiaj jeszcze pomocy nie uzyskała. No ale jednak, jak patrzymy na statystykę, no mamy już ponad 30 miliardów, bo sprawdzam ten licznik codziennie, 30 miliardów złotych ze wszystkich form pomocy, z Funduszu Pracy, z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z Funduszu Świadczeń Gwarantowanych oraz z Polskiego Funduszu Rozwoju z tarczy finansowej, które trafiły bezpośrednio do przedsiębiorców. I teraz tak, mamy te miejsca, które udało nam się, myślę, w sposób znaczący odbiurokratyzować. Zawieszenie składek na ubezpieczenia społeczne odbywa się na oświadczeniu jednostronicowym. Z dnia na dzień wypełnione oświadczenie natychmiast skutkuje tym, że przedsiębiorcy nie muszą płacić składek. 5-tysięczna mikropożyczka także jest wypłacana, to jest drugie najczęściej pobierane świadczenie przez przedsiębiorców. Z tarczy finansowej, w tej chwili, z której już mamy niemal 20 miliardów złotych wypłacone, to są środki, gdzie naprawdę przedsiębiorca składa wniosek poprzez system informatyczny, kompletnie zautomatyzowany. Tam nie ma, jest wyeliminowany człowiek w procesie decyzyjnym i pod tym i po złożeniu wniosku najdłużej w 3-4 doby środki trafiają bezpośrednio na konto przedsiębiorców. Staramy się naprawdę, wiemy o tym, że w funduszach pracy, tam gdzie wypłacane jest postojowe, są takie jak, nie wiem, Opole czy Gdańsk, powiatowe urzędy pracy, które rozpatrzyły 100% wniosków i tam na bieżąco przedsiębiorcy dostają środki na wypłatę wynagrodzeń. Są takie, które mają dłuższe, gdzie kolejka jest nieco dłuższa, w tym w Warszawie na przykład. Staramy się wesprzeć, ja staram się także zmienić, w tej chwili rozmawiam z panią minister Marleną Maląg, aby dopuścić być może nie tylko urzędy pracy, ale także wskazane przez samorządy, bo przypomnijmy, że są to jednostki podległe samorządom terytorialnym, aby inne podmioty, być może miejskie ośrodki pomocy społecznej, które wdrażały na przykład program 500+, mogłyby dziś także służyć pomocą w dystrybucji środków. I robimy to, staramy się to robić naprawdę na bieżąco. Wiem, zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy tę pomoc uzyskali, ale proszę nam wierzyć, środków nie zabraknie. Ci wszyscy, którzy kwalifikują się do pomocy, taką pomoc uzyskają. A czy sanepid powinien anulować kary pieniężne nałożone na przedsiębiorców za protest w ubiegłym tygodniu? Rozmawiałam o tym też z przedsiębiorcami i zobowiązałam się do tego, że będę rozmawiać tutaj z sanepidem, aby... Ale już pani rozmawiała? Rozmawialiśmy w sobotę na ten temat, dziś mamy... Nie, ja mówię o sanepidzie. Czy już się udało z nimi porozmawiać, czy jeszcze nie? W sobotę rozmawiałam po raz pierwszy, krótko anonsowałam. Dziś będziemy kontynuować rozmowę z głównym inspektorem sanitarnym. I będzie pani go namawiać do tego, żeby anulować te kary?
Sprawdzę, czy jest to możliwe, pani redaktor, i będę zrobię wszystko, aby te kary rzeczywiście no, albo je zmniejszyć, albo aby zostały anulowane. A podoba się pani piosenka Kazika Twój ból jest lepszy niż mój? Znam lepsze piosenki Kazika. Z jego repertuaru jest kilka piosenek, które zdecydowanie bardziej mi się podobały i które także wielokrotnie znajdowały się na pierwszym miejscu trójkowej listy przebojów. Ale ta piosenka się pani tak średnio podoba ze względu na elementy muzyczne, czy może jednak chodzi o to, że dotyczy takiej, a nie innej sprawy? No jednak jest ostrą satyrą, krytyką wobec Jarosława Kaczyńskiego, który jak wiadomo 10 kwietnia mógł jako prezes partii rządzącej odwiedzić groby swoich najbliższych. No Polacy, zwykły, przeciętny Polak nie miał takiej możliwości. Jak mówię, wydaje mi się, że pani redaktor być może też mogłaby się ze mną zgodzić, że znamy lepsze utwory Kazika, także publicystyczne, także komentujące rzeczywistość. Ten tutaj uznałabym, że on bardzo pani dyplomatyczna jest, bardzo dyplomatyczna. Czyli jest satyrą na nas wszystkich. Tutaj nie widzę jednego tak naprawdę, jednej osoby wskazanej, wytkniętej palcem, ale na nas wszystkim. No ale rozmawiamy tak naprawdę o sytuacji, która miała miejsce w programie trzecim w piątek wieczorem, w sobotę. No i co tam się wydarzyło pani zdaniem? To była jakaś nadgorliwość ze strony władz stacji? Ponieważ nie wiem, co się wydarzyło, dlatego zaadresowałam list do Rady Mediów Narodowych z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie tej sytuacji, ponieważ no, moment... A to nie minister kultury powinien wystąpić z podobnym listem? No przecież jednak akurat ta działka, czyli media, no nie podlegają Ministerstwu Rozwoju. Ale minister kultury zabrał głos także w tej sprawie, w debacie w przestrzeni publicznej, więc ja napisałam ten list. No jestem nie tylko ministrem gospodarki, ale od niedawna wicepremierem, więc czuję się uprawniona do zadawania także pytań w innych sprawach niż tylko w sprawach gospodarczych. W tym przypadku no to takie osobiste poruszenie. W liście wspominam czasy swojej bardzo, no, dzieciństwa swojego, kiedy wszyscy słuchaliśmy programu trzeciego, wszyscy słuchaliśmy listy przebojów, nagrywając. Czyli co powinno się wydarzyć w takim razie teraz w Trójce? No po pierwsze czekam na wyjaśnienie tego, co miało miejsce, z jakiego powodu piosenka, która, no jak wiemy, była na pierwszym miejscu, z tego miejsca została unieważniona notowanie piątkowe. Czy tutaj dwa wątki. No po pierwsze nie ma miejsca na cenzurę z powodu tego, że twórcy kultury, czy to popularnej, czy wysokiej, komentują w jakiś sposób rzeczywistość. Jeśli to są bardzo złe praktyki, jeżeli byłyby one wdrażane. Z drugiej strony lista przebojów była zawsze takim emanacją demokratycznego głosu słuchaczy. Jeżeli on rzeczywiście został naruszony w jakikolwiek sposób, to tutaj także liczę na wyjaśnienia. I tutaj dajmy szansę mediom narodowym, aby odniosły się do pytania, aby szczegółowo wyjaśniły, co miało miejsce w piątek na antenie programu trzeciego. Joanna Lichocka, członkini Rady Mediów Narodowych, napisała na Twitterze, że wyraża wsparcie dla prezes Polskiego Radia i dla dyrektora radiowej Trójki. Zacytuję, mają trudną pracę, narażeni są na ataki z różnych stron. W tej sprawie mają rację. No ale to, tak jak powiedziałam, to też jest krótkie, publicystyczne zabranie głosu. Poznajmy fakty, dobrze? I potem będziemy, myślę, odnosić się do... Kierownictwo powinno wyjaśnić szczegółowo, co wydarzyło się w piątek na antenie. No i przedstawić to czarno na białym generalnie, skoro można na przykład sprawdzić, kiedy były jakieś logowania do sieci w tej sprawie, no to chyba można to jakoś, nie wiem, pokazać. Tak. Myślę, że do tego tutaj dzisiaj zobowiązujemy kierownictwo programu trzeciego. Myślę, że opinia, że jest tam to. I kiedy to powinno nastąpić, to wyjaśnienie, jak najszybciej, tak? Zdecydowanie, no wydaje się, że sprawdzenie tego, jak wyglądały głosowania, czy przebiegały zgodnie z procedurą, czy nie, no to nie jest rzecz trudna w dobie, to rozumiemy, że tutaj systemy informatyczne, już nie telefony, nie listy, jak w latach 80. wspominanych przeze mnie, decydują o kolejności notowań, więc powinniśmy jak najszybciej dowiedzieć się w ciągu najbliższych naprawdę godzin, dni, najdalej, ale na pewno w tym tygodniu. Zbyszek pyta, słuchacz, jak można jednocześnie oburzać się na to, co się dzieje w Trójce, a korzystać politycznie z tego, co dzieje się w TVP Info i Wiadomościach? Nie rozumiem pytania, nie rozumiem w jaki sposób, co to znaczy korzystać z tego, co dzieje się w Wiadomościach i w telewizji publicznej. To znaczy nie ogląda pani telewizji publicznej, nie ogląda pani Wiadomości? Od dawna nie mamy telewizji, pani redaktor, w domu. I czyli pani nie wie po prostu, co się dzieje w Wiadomościach? Nowych higieny wychowywania dzieci jest łatwiej to robić bez telewizji niż z telewizorem, więc nie jestem na nałogowym oglądaczem serwisów informacyjnych, nie tylko w telewizji publicznej, ale i w pozostałych.
Także no, to nie pierwszy głos, jeśli Państwo obserwują moją aktywność, to nie pierwszy głos mój w sprawie mediów publicznych, także ja staram się tutaj tej busoli i media publiczne, wiadomo, mają swoją misję, powinny być, od wielu lat obserwuję. No jest wiele zarzutów wobec programów informacyjnych, które ukazują się w telewizji publicznej, że jednak są dość jednostronne, jeśli chodzi o przekaz. Ja nie zgadzam się z postulatem Rafała Trzaskowskiego, który postuluje, aby zniknęły z mediów publicznych serwisy informacyjne, wiadomości. No to byłoby zupełnie nieporozumienie. To byłaby ta kapitulacja, o której często wspominamy. No media publiczne mają swoją misję, powinny w nich być także serwisy informacyjne, które w sposób jasny, przejrzysty komunikują to, co dzieje się w naszej rzeczywistości publicznej. Jeżeli ten jest w jakiś sposób ta rzetelność dziennikarska naruszana, no to nie, ona zdecydowanie nie powinna mieć miejsca. Ale tym razem wypowiedziałam się, myślę, na temat ważnej kwestii związanej z, no mam nadzieję, że nieprawdziwymi informacjami o cenzurowaniu kultury na antenie programu trzeciego. Mam nadzieję, że to zostanie, tak jak powiedziałam, bardzo szybko wyjaśnione. A jak pani odebrała atak przeprowadzony przez TVP Info na partię Porozumienie, gdy ważyły się losy wyborów 10 maja, pyta Michał. Ja nie odczuwałam jakiegoś szczególnego ataku. To były trudne, myślę, 4 tygodnie. Przypomnijmy, w jakiej rzeczywistości byliśmy jeszcze tydzień przed świętami wielkanocnymi. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, ile przypadków, ile chorobowych będzie w Polsce. Zmierzyliśmy się z bardzo trudną sytuacją konstytucyjną. Ale wtedy pani oglądała informacje w wiadomościach, czy nie? Nie oglądałam, bo tak jak powiedziałam, nie mam. A poza tym pracowałam. Czyli nie wie pani de facto, co tam się działo generalnie, jak pokazywano tę całą sytuację? Pani redaktor, tak jak mówię, no mieliśmy do czynienia z trudną sytuacją w przestrzeni, do rozstrzygnięcia w przestrzeni konstytucyjnej. Mieliśmy termin konstytucyjny 10 maja do przeprowadzenia wyborów i tak naprawdę brak rozwiązania konstytucyjnego do zmiany tego terminu. Taka sytuacja nie miała jeszcze nigdy. No i nastąpiło ręczne sterowanie. Po prostu dwóch liderów partyjnych ustaliło, że wyborów nie będzie. Pani redaktor, nie ma ręcznego sterowania. Mieliśmy projekt ustawy, o której dyskutowało dwóch liderów obozu Zjednoczonej Prawicy i myślę, że w ten sposób, w sytuacji, w której... Można było przesunąć termin wyborów, po prostu wprowadzając stan nadzwyczajny. Wtedy to akurat umożliwia konstytucja. To jest tam zapisane expressis verbis. Jarosław Gowin zaproponował... To już wiemy. To już wiemy. To się już nie odbyło generalnie, więc teraz nawet nie wiemy, kiedy będą te wybory. Czekamy teraz na... A pani marszałek Sejmu ogłosi ich termin. Dziś jesteśmy w stanie po 10 maja. Przypomnijmy, że to Państwowa Komisja Wyborcza, a nie żaden inny organ, określił stan na 10 maja, odwołał się do artykułu 293 z kodeksu wyborczego, na podstawie którego uznał nieważność wyborów i na tej podstawie... Które się nie odbyły i na tej podstawie pani marszałek może ogłosić termin, przyspieszony termin wyborów, konstytucyjny, termin 60-dniowy od dnia ogłoszenia. A zatem czekamy na tę decyzję pani marszałek, więc tutaj te wybory na pewno odbędą się niezwłocznie. Myślę, że powinniśmy je przeprowadzić w najszybciej, w jak najszybszym możliwym terminie, ponieważ dzisiaj wyzwaniem jest walczenie ze skutkami pandemii, sprawienie tego, aby ze ścieżki rozwojowej, po jakiej kroczyliśmy przez ostatnie 30 lat, nie zejść, aby te wszystkie przewidywania, o jakich dzisiaj mówi Komisja Europejska, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, czyli że Polska ma szansę w najmniejszym stopniu być poszkodowana pandemią i bardzo szybko, już w przyszłym roku, rozwijać się, wejść na ścieżkę rozwojową ponownie. Więc aby to wszystko było możliwe, to musimy uporać się z procesem demokratycznym wyboru prezydenta i mam nadzieję, że to odbędzie się naprawdę bardzo szybko na przełomie czerwca i lipca. A czy chce pani zostać prezeską Porozumienia Jarosława Gowina? Prezesem Porozumienia jest Jarosław Gowin, nawet w nazwie naszej partii to jest Porozumienie Jarosława. Można ją zmienić. To Jarosław Gowin doprowadził do, myślę, dobrego
kompromisu w sprawie wyborów. Czy nie będzie pani walczyć o przywództwo w tej partii? Jestem wicepremierem, ministrem odpowiedzialnym za gospodarkę. Codziennie od rana do wieczora naprawdę nie tylko rozmawiam z przedsiębiorcami, ale staram się dostarczać rozwiązań, które sprawią, że ten polski gen przedsiębiorczości nie wygaśnie w najbliższych tygodniach i to jest dziś moje podstawowe zadanie. Czy rozumiem, że nie jest pani zainteresowana byciem przywódczynią tej formacji? Prezesem Porozumienia jest Jarosław Gowin. Nieplanowane jest w tej chwili żadne spotkanie wyborcze władz statutowych, także tutaj jakby nie ma zmian na tym stanowisku i nie są one planowane. A do PiS-u się pani nie chce zapisać? Pani redaktor, ja włożyłam bardzo dużo sił i energii w zakładanie najpierw na Polski Razem, a następnie przekształconej w Porozumienie Jarosława Gowina partii. To była moja pierwsza polityczna, prawdziwa polityczna przygoda. Zorganizowaliśmy 16 regionalnych kongresów. Ja jestem przekonana, że jest miejsce na scenie politycznej na konserwatywną partię miejską. Że postulaty, które głosimy, związane z zielonym konserwatyzmem, z tym przywiązaniem do wolnego rynku, z tym otwarciem na przedsiębiorców, pokolenie przedsiębiorców 30-40-latków, którzy podzielają nasz system wartości, są przekonani do tego, o czym mówiłam w pierwszej części naszego wywiadu, że jeśli chcemy osiągnąć sukces, to musimy polegać na samych sobie. To także ma głęboki wymiar gospodarczy, to janowo-pawłowe przesłanie i że takich przedsiębiorców spod szyldu Jana Pawła II jest w Polsce dużo i oni dziś nie mają jednoznacznej reprezentacji politycznej. I my taką reprezentację polityczną chcemy tworzyć. Zdajemy sobie dziś sprawę, jak niska, jak niewielka wciąż jest ta baza polityczna, do jakiej możemy się odwoływać, ale jesteśmy gotowi na długi marsz. Ja z tego kursu, który zaczęłam kilka dobrych lat temu, nie zamierzam zboczyć. A czy prawdą jest, pyta kolejny słuchacz, że warunkiem Porozumienia Gowin-Kaczyński była dymisja Zbigniewa Gryglasa? Czy strategia jest taka, aby w sposób maksymalnie niezauważalny opuścił resort? Nie było takiego warunku. Ja miałam przyjemność brać udział w części rozmów pomiędzy liderami i tutaj żadnych warunków personalnych nie było stawianych. My dzisiaj myślę, że obóz Zjednoczonej Prawicy potrzebuje jasnych deklaracji, jasnych zadań. Tym pierwszym naszym zadaniem jest zwycięstwo w wyborach prezydenckich Andrzeja Dudy i tutaj wszystkie partie koalicyjne jednoznacznie powinny się w ten proces zaangażować. Ja mam nadzieję w ciągu najbliższych tygodni, poza swoimi obowiązkami zawodowymi, ministerialnymi, tę kampanię wspierać, mobilizować członków Porozumienia do tego, aby angażowali się w poparcie, angażowali się w promowanie. No tak, 100% mobilizacja elektoratu Andrzeja Dudy jest potrzebna generalnie, żeby mógł wygrać, ale szykuje się na to, że będzie jednak druga tura i być może w drugiej turze Rafał Trzaskowski się znajdzie. Być może, a może Szymon Hołownia, zobaczymy, ale czy to zmieniło bardzo stan gry, że jest nowy kandydat? No to też bardzo ciekawa zmiana. To tutaj ogromne, rozumiem, rozczarowanie samej Koalicji Obywatelskiej, jeśli decyduje się na wycofanie kandydatki, która, przypomnijmy, wybrana w prawyborach, tak? Uzyskała najwięcej głosów w tej największej... Tylko były inne okoliczności jednak. No, kiedy wybierano Małgorzatę Kidawę-Błońską, no nikt nie przewidywał, że będzie pandemia. Chociaż można już było się zastanawiać, czy do nas nie dotrze jednak ze zdwojoną siłą. Wybieramy kandydata na dobre i na złe. Wybieramy kandydata, który ma sobie poradzić w czasach łatwiejszych i w czasach trudniejszych. No ale tutaj już pozostawmy, bo tutaj gratulując pani marszałek Kidawie-Błońskiej tego do ogromnego trudu, bo to też zdajemy sobie sprawę, że bycie kobietą w świecie polityki nie jest rzeczą łatwą, więc tutaj z ogromnym szacunkiem odnoszę się do tych minionych tygodni, miesięcy jej kandydowania. Jest nowe pole gry, jest nowy kandydat, no ale to też nie jest kandydat, który buduje swój życiorys polityczny. Pamiętam jego kandydowanie z Krakowa, mojego rodzinnego, następnie kandydowanie na prezydenta Warszawy. No chyba możemy się zgodzić z tym, że początek urzędowania Rafała Trzaskowskiego w magistracie warszawskim no nie należy do najbardziej udanych, więc tutaj będzie czas na to, aby pokazać sprawczość i odnieść się do tych doświadczeń jego administrującego stolicą Polski, największym miastem w Polsce. A zatem oczywiście to jest nowe pole gry,
Każdy konkurent Andrzeja Dudy jest ważnym konkurentem i tutaj nie należy lekceważyć absolutnie żadnego z nich. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, sytuacja kryzysu wywołanego przez pandemię zmienia naszą rzeczywistość z dnia na dzień. Tutaj naprawdę i my politycy, inne są wymagania w stosunku do nas, inne są także wymagania do nas samych, mówię społecznie. Także to jest, każdy z tych kandydatów jest trudnym, wymagającym kandydatem dla Andrzeja Dudy, dlatego... No na pewno nie będzie to lekki spacerek, tak można powiedzieć. Kolejne pytanie, czy weźmie Pani udział online w Okrągłym Stole Gospodarczym w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, najbliższa środa? Ja przede wszystkim już na prośbę organizatorów nagrałam w miniony piątek jeden z wykładów otwierających jeden z paneli, także już mogę powiedzieć, że na pewno będę tam obecna. W zależności od tego, czy kalendarz pozwoli, to będę chciała wziąć udział w EKG. A kiedy Pani podejmie decyzję ostateczną? Czy weźmie Pani udział bezpośrednio w czasie rzeczywistym, realnym, online w środę? Kiedy Pani podejmie decyzję? Spróbuję to ustalić jeszcze dziś, tak jak mówię o tym, że jestem zaproszona do tego, że jestem tam gdzieś, figuruję w programie, to zobaczyłam dopiero wczoraj wieczorem. Być może to tutaj wina moich służb, które zajmują się kalendarzem, ale rzeczywiście zobaczyłam wczoraj wieczorem, a ponieważ zazwyczaj uczestniczyłam w EKG, wiem, że to ważny kongres i wiem, że dzisiaj te kongresy, które nie mogą się odbywać w warunkach takich jak zazwyczaj, z bezpośrednim kontaktem, ważna jest także ta nasza obecność po to, aby, bo ta dyskusja powinna być prowadzona, ja jestem także na nią gotowa, więc robię wszystko. Dobrze by było, gdyby to się tam Pani w takim razie pojawiła, dobrze by było, gdyby Pani zrobiła wszystko, żeby tam rzeczywiście, znaczy na nią pojawiła, no, żeby uczestniczyła w tym online. A co z wnioskami? Wszystko, żeby brać udział. Pani redaktor, ja nie uciekam od bezpośrednich dyskusji. Proszę mi wierzyć, że tutaj w tym samym miejscu, w którym z Panią w tej chwili rozmawiam codziennie od 7, od 8 do późnych godzin wieczornych, w minionych tygodniach odbywały się telekonferencje z branżami poszczególnymi, z producentami, starając się odpowiadać na ich potrzeby, więc tutaj naprawdę ja nie uciekam od dyskusji bezpośrednich. Trzymamy za słowo. A co z wnioskami składanymi do Urzędu Pracy w Warszawie przez profil Zaufany? Napisał do nas drobny przedsiębiorca. Jego wniosek pozostaje bez odpowiedzi od, uwaga, 23 kwietnia, czyli prawie miesiąc, a w systemie widać, że nikt tego wniosku nawet nie otworzył. Tak jak wspominałam, wiemy o tym, że są urzędy pracy, tutaj nie wytykając palcem, ale tak jak mówię, ta nasza jurysdykcja jest ograniczona, bo to są urzędy podległe samorządom, czy to wojewódzkim, czy to powiatowym i zdajemy sobie sprawę, że jest kilka samorządów, gdzie tych przedsiębiorców po prostu jest bardzo dużo i gdzie czas oczekiwania jest zdecydowanie za długi. Tak jak wspomniałam w pierwszej części naszej rozmowy, postaramy się, aby w najbliższych dniach można było wzmocnić urzędy pracy, aby nie tylko one rozpatrywały wnioski, ale także na przykład Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, aby ten czas skrócić, aby państwo nie musieli czekać. No ale przyzna Pani, że jeśli to jest miesiąc, prawie miesiąc, no to po prostu woła pomstę do nieba. To jest długo, to prawda, ale no, tak jak mówię, zrobimy wszystko, aby te najbardziej zakorkowane urzędy pracy w najbliższych dniach odkorkować. A co z weselami? Jak one teraz się mają odbywać? Tak, to wyjątkowo dużo pytań w ubiegłym tygodniu z branży z jednej strony, która organizuje przyjęcia, z drugiej strony par młodych, to moja skrzynka pocztowa była zarzucona rzeczywiście pytaniami i wątpliwościami, więc ta branża też to jest ten tydzień, kiedy będziemy z nią rozmawiać na temat sposobu i organizacji. Wiemy, że na razie mówimy o uroczystościach do 50 osób, które mogą się odbywać. Tutaj prosimy młodych, pary młode jeszcze o chwilę cierpliwości. Tutaj te wszystkie zgromadzenia, które mówią, gdzie mamy ten bardzo bliski, bezpośredni kontakt, gdzie spotykamy się przecież nie tylko z najbliższymi, ale z osobami, które też, no nie wiem, przyjeżdżają na nasze uroczystości z zagranicy. Prosimy jeszcze naprawdę o chwilę cierpliwości. Tutaj czekamy na zalecenia ministra zdrowia w tej sprawie, ale będziemy gotowi, wspólnie z państwem przygotujemy, tak jak powiedziałam, znowu wytyczne, które pozwolą nam aby tego typu uroczystości się odbywały. Czyli na razie jest tak, że można zaprosić 50 gości na wesele. A kiedy będą te decyzje? Czy rozumiem, że chodzi też o to, żeby poszerzyć liczbę zaproszonych, tak? O to chodzi? Tak, tego typu wątpliwości przede wszystkim. Mówimy o tym, no,
tak jak i to często wesela, no to już są, zaczynają być w granicach tych dużych imprez, no może nie masowych, bo one mają kryteria większej liczby osób, ale to są już duże wydarzenia z dużą liczbą osób, nie zawsze przecież z najbliższą rodziną, więc to jest ostatnia faza odmrażania, tak jak dziś ją zapisaliśmy na osi czasu, więc na nie prosimy jeszcze naprawdę o cierpliwość, o wstrzymanie się. Ale ile to potrwa? Granie, miesiąc jeszcze mamy czekać na taką decyzję? Nie, redaktor, tak jak wspomniałam na początku, tutaj naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć z bardzo dużą dokładnością, co się wydarzy w ciągu najbliższych trzech, czterech... No, ale jest konkretne pytanie od Bronisława, od słuchacza. Czy w tym roku będę mógł zorganizować wesele na 100 osób, czy nie? Chciałbym wiedzieć, czy przesunąć termin wesela na przyszły rok, czy czekać, aż rząd pozwoli na takie wesele w tym roku. Bardzo proszę pana jeszcze o cierpliwość do połowy czerwca. Naprawdę, dajmy sobie ten miesiąc na odpowiedź. W połowie czerwca będziemy mogli państwu na takie pytania odpowiedzieć. Czyli najwcześniej dowiemy się, czy można poszerzyć listę gości w połowie czerwca, ale to nie jest to przesądzone, jak rozumiem. Nie przesądzamy, bo jak sama pani redaktor na początku zadała pytanie, czy jeżeli liczba zachorowań gwałtownie wzrośnie, czy cofniemy się do etapu poprzedniego. I wtedy odpowiedziałam pani na pytanie tak, że oczywiście, jeśli liczba tych przypadków gwałtownie wzrośnie, jesteśmy gotowi na to, aby wstrzymać, aby cofnąć się do stanu sprzed. Pytanie od Pawła. Salony fryzjerskie podnoszą ceny nawet o 25%. Dentyści wprowadzają dodatkowe opłaty dla pacjentów w ramach zabezpieczeń przed koronawirusem. Od 50 do 100 zł. Czy rząd zamierza podjąć jakieś kroki, wspierać tę branżę? Czy mamy szykować na podwyżkę cen, dopóki nie zażegnamy epidemii? Ja najpierw chciałabym zobaczyć, jak wyglądają ceny, bo dziś jest ten pierwszy dzień otwarcia salonu. No ja sama dostałam taką informację z swojego salonu, że rzeczywiście będzie o 25% podwyższona cena usług. W związku z tym, że muszą zabezpieczyć tak maseczki oraz dezynfekować częściej salon fryzjerski, no to muszę powiedzieć, że... No i pewnie będzie jednak mniej klientów generalnie, no bo trzeba też w zależności od tego, jak duży jest ten salon, no bo jeżeli to są mniejsze salony, no to siłą rzeczy może się okazać, że w ciągu godziny będzie tylko obsłużona jedna osoba. Po prostu na więcej po prostu nie będzie miejsca, żeby te osoby mogły czekać. Przecież nie mogą czekać, tak? Nie ma czegoś takiego jak czekanie w kolejce. Pani redaktor, gdybyśmy po pierwsze branża i fryzjerzy, którzy z nami opracowywali wytyczne i branża kosmetyczna, sami fryzjerzy, którzy tutaj nas bardzo mocno wspierali, nawet sami apelowali o to, aby zwłaszcza w dużych miastach nie ma powodu do tego, żeby ceny wzrastały, dlatego że jak mówił jeden z nich, tak naprawdę nie wprowadzamy bardzo dużo nowości. Dzisiaj te czynności, które fryzjerzy wykonywali zazwyczaj na zapleczu, dezynfekcja z wszystkich sprzętów, które służą do poprawy fryzury. No dobrze, ale czy będzie wsparcie jakieś ze strony rządu tych branż? Na naszych oczach, więc że tutaj jakby tego gwałtownego wzrostu cen nie powinno być, więc zobaczmy, proszę nam pozwolić obserwować rynek. My naprawdę wdrażamy rozwiązania bardzo szybko, ale jednak reagując na to, co dzieje się na rynku. Zobaczmy, jak będą wyglądały obroty w salonach, czy klienci wrócą, jak będzie wyglądał ten pierwszy miesiąc i wtedy będziemy się zastanawiać, czy ta branża wymaga dodatkowego wsparcia. Mariusz pyta, wiele osób traci pracę, obniżane są pensje. Czy pani wynagrodzenie też zostało obniżone? Nasze wynagrodzenia nie zostały obniżone. Są to, jak państwo wiedzą, te wynagrodzenia są regulowane ustawowo. Także można sobie, można je obniżyć. Tak, jeśli będzie taka inicjatywa, ja na pewno nie będę protestować, ale też dzisiaj... A może pani wyjdzie z taką inicjatywą na forum rządu, żeby obniżyć tak w akcie solidarności ze społeczeństwem pensje rządowe? Ja nie mówię, że na zawsze, ale na jakiś czas. No dzisiaj zostały wstrzymane, pan premier Morawiecki wstrzymał wszelkiego rodzaju dodatkowe nagrody, zresztą w całej administracji. To bardzo trudne też dla nas, porozmawiamy z naszymi pracownikami, którzy przez ostatnie 5-6 tygodni bardzo ciężko pracowali tutaj w systemie. Naprawdę nie będę przesadzać, jeżeli powiem, że w czterozmianowym, przygotowując pierwsze akty prawne, które weszły w życie już 1 kwietnia, potem 15 kwietnia. I my dzisiaj mówimy im, że takie jest oczekiwanie społeczne, że nagród żadnych nie będziemy na razie wypłacać, właśnie dlatego, że tych dodatkowych świadczeń wielu pracowników nie uzyskuje, więc tutaj naprawdę z pokorą dużą podchodzimy do sytuacji, w jakiej się znajdujemy.
Skąd pomysł bonu wakacyjnego dla ludzi pracujących na umowę o pracę? Czy wziął się on z inspiracji systemu komunistycznym ZSRR z czasów Breżniewa, gdy robotnikom przydzielano w zakładach pracy wakacyjne wycieczki? Przypomnijmy, że już dzisiaj tak naprawdę w zakładach pracy jest fundusz świadczeń, który na przykład wypłaca tak zwane w czasy pod gruszą. Bon turystyczny to pomysł, który pojawił się jeszcze tak naprawdę przed okresem pandemii. Wiele państw w Europie Środkowej stara się wspierać swoją lokalną, rodzimą branżę turystyczną. Tego typu oferty, propozycje mają państwa takie jak Węgry, Bułgaria, Rumunia czy Chorwacja, gdzie turystyka stanowi znacznie większy procent PKB. My chcielibyśmy z jednej strony, aby tę branżę lokalną turystyczną bardzo mocno wesprzeć. Ale dlaczego warunkiem ma być umowa o pracę, żeby taki bon uzyskać? Już zaraz wytłumaczę. Aby oferta turystyczna była dostępna dla tych, którzy na przykład mają kłopoty z tym, zwłaszcza w takim roku trudniejszym kryzysu, aby z wakacji w ogóle skorzystać. I tu mówimy o tych, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę w pierwszej kolejności. Dlaczego? Dlatego, że to też jest efekt naszych rozmów ze stroną społeczną, ze stroną reprezentującą w Radzie Dialogu Społecznego pracowników. Ponieważ chcielibyśmy, aby w pierwszym roku działalności ten bon w znacznej stopniu, w 90% będzie finansowany z budżetu państwa, w 10% z budżetu przedsiębiorców. Nie chcielibyśmy ich narażać w tym trudnym roku, pracodawców, na nadmierne koszty, ale wyobrażamy sobie, że w kolejnych latach ten bon mógłby być w większym stopniu finansowany przez pracodawców właśnie w ramach funduszy, które pracodawcy u siebie, funduszy społecznych, świadczeń takich społecznych, które u siebie prowadzą. I dlatego tutaj tym warunkiem jest umowa o pracę, jako ten element, który, no, element kompromisu, porozumienia ze stroną pracodawców. Jeśli będzie w dialogu tutaj społecznym, my mówimy o tym, że chcemy, tak jak powiedziałam, przede wszystkim wesprzeć tę branżę lokalną. Tur operatorów, który też przypomnijmy, jako pierwsi na pierwszej linii frontu zostali zamrożeni w czasie pandemii. To pierwsze, już 15 marca zaczęły się anulacje wycieczek nie tylko zagranicznych, ale właśnie krajowych tur operatorów. Wycieczki szkolne, wycieczki weekendowe, weekend majowy, okres Bożego Ciała, to są te pierwsze, czy okres świąt wielkanocnych, to są te pierwsze bardzo mocne impulsy, które od lat branża, były takim kołem napędowym branży turystycznej. Stąd dlatego tego typu propozycja, którą przygotowaliśmy. Ale dyskutujemy jeszcze o niej i z Ministerstwem Finansów, i głos w dyskusji zabrał także w ubiegłym tygodniu pan prezydent, więc proszę jeszcze poczekać z tym, jak będzie wyglądał ostatecznie kształt tego świadczenia. To jeszcze na koniec zapytam, od kiedy będzie podniesiony ten zasiłek dla bezrobotnych? Jego wysokość do 1200 zł, jak rozumiem, netto, tak? To, co zapowiedział pan premier. Dziś trwają prace nad tym zasiłkiem. Rozwiązania przygotowywane są w Ministerstwie Rodziny Pracy we współpracy z nami. Moim zdaniem to jest moja rekomendacja. Ona jeszcze, to nie jest rekomendacja rządowa. Mamy do tego pierwsza transza pomocy, tarcza gospodarcza. Mamy ją przygotowaną do końca czerwca. Robimy wszystko, aby osób bezrobotnych było jak najmniej, aby utrzymać miejsca pracy w zakładach pracy. I na pewno nie wcześniej niż po wyczerpaniu się tej pierwszej pomocy powinniśmy zasiłek dla bezrobotnych zwiększać. Zdajemy sobie sprawę... Ale to w takim razie od lipca na przykład? Ale to tak jak powiedziałam, proszę nam dać szansę jeszcze na wypracowanie i ostatecznej wersji tego zasiłku i kwotowo, i sposobu jej wypłacania, a także terminu wejścia w życie. Rozumiem, że to ma też pomóc trochę przyczynić się do wygranej prezydenta Andrzeja Dudy, tak? No bo przecież prezydent Duda też to zapowiadał. Pani redaktor, dyskusję o... To w ogóle była inicjatywa pana prezydenta, zwiększenie zasiłku dla bezrobotnych, chociaż dyskusję na temat zwiększenia tego zasiłku... Nie, wcześniej to zapowiadała chyba pani minister Maląg. To ja pierwszy raz usłyszałam o tym... A ja pierwszy raz usłyszałam od pani minister Maląg. No to... Czy też prasa o tym pisała, więc, że takie są pomysły właśnie w Ministerstwie Rodziny. Pracy. Więc to mamy głos w takim razie spójny i rządu, i pana prezydenta w tej sprawie. Na temat zwiększenia zasiłku na pewno strona społeczna mówiła już o nim
od wielu, wielu miesięcy. To nie był tak palący problem jeszcze na początku tego roku, kiedy mieliśmy najniższy poziom bezrobocia od 1989 roku, a zatem nie był to głos tak mocno słyszalny. Dzisiaj, w okresie pandemii, kiedy no, możemy spodziewać się i widzimy, że ten wzrost jest rejestrowany, chociaż i tutaj mamy w miarę pozytywne dane, ta stopa wzrostu, którą prognozowała pod koniec, na przełomie marca-kwietnia pani minister Maląg na koniec roku, mówiąc o 10%, już dzisiaj je koryguje, ponieważ liczba tych zarejestrowanych jest niższa niż się spodziewaliśmy. Już mówimy o poziomie około 8-7% na koniec roku. Czyli najwcześniej od lipca, ale to też nie wiadomo. Rozumiem, tak można to podsumować. Pozwolić skończyć i pani minister Maląg naszym ekspertom na przygotowanie tej propozycji, wtedy zakomunikujemy, bo to, że ten wzrost na pewno będzie, to tutaj mogą być państwo pewni. Dziękuję bardzo. Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju, była z nami. Dobrego dnia życzę i zdrowia nieustająco.